trenerze, spotkanie toczyło się w atmosferze, jakiej startowa dawno nie widziała, nie słyszała. No tak, jest to bardzo miłe i cieszymy się, że chłopaki z naszej szkoły przyszli naprawdę w licznej grupie i dopingowali, bo to zawsze pomaga. Nawet nam się to udzielało na ławce trenerskiej, dodawało takiej większej energii. Myślę, że dziewczyny również to dostały na boisku i wygrały też pewnie w jakimś stopniu małym dzięki temu dopingowi ten mecz. No właśnie, a samo widowisko w pierwszej części, jakby powiedziała młodzież, wzór, w drugiej już tak atrakcyjny nie był. Oczywiście, jak najbardziej. Pierwsza połowa naprawdę bardzo dobra, druga, jak to często z takimi rywalami, z wynikiem do przerwy, jest uspana, no i również było tak dzisiaj. Uczyliśmy się, żebyśmy byli skoncentrowani, nie zrobili głupot i nie dać jakiejś bramki kontaktowej przeciwnikowi. Tośmy zrobili, dołożyliśmy jeszcze jedną i mimo wszystko uważam, że dwie połowy pod nasze dyktando i zasłużone zwycięstwo. No i nie sposób nie zauważyć, to już na koniec doskonałej pasy, szóste spotkanie bez porażki. Tak, no jest to na pewno motywujące do dalszej pracy, do tego, żeby iść tą drogą, którą wyznaczyliśmy sobie od okresu przygotowawczego. I te wyniki pokazują, że właśnie to jest dobra droga. No i chcieliśmy przede wszystkim zmienić, jak już to kiedyś wspomniałem, styl trochę gry. Bardziej dla oka, dla widzów i myślę, że tym kolejnym meczem i ilością bramek, które zdobywamy, to robimy, to dajemy wam i również nam, trenerom i zespołowi, dużo satysfakcji. Nie możemy nie odnotować również faktu, że było to zwycięstwo w meczu o tak zwaną spokojną zimę. Tak, tabela się trochę podzieliła na pół. Akurat my jesteśmy w tej górnej części, więc zima coraz bliżej. Jeśli będzie spokojna, to myślę, że w przyszłej rundzie postaram się zrobić jeszcze więcej, a nasz zespół to stać i tego będziemy chcieli w drugiej rundzie.